Lech Poznań 2, Spartak Trnawa 1. Cześć, kanał 365 dni o piłce. Widzimy się zaraz po zakończonym spotkaniu, pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy. Kanał 365 dni o piłce. Zanim jeszcze dwa słowa o meczu, zachęcam wszystkich do tego magicznego czerwonego guzika o nazwie subskrybuj. A teraz zaczynajmy. Myślę, że spotkanie w wykonaniu Lecha poprawne i takie ciekawe, natomiast no, patrzę głównie na te pierwsze, czy właściwie pierwsze, na 80 minut, no bo ta końcówka no, zdecydowanie na korzyść gości i końcówka, w której widać było, że Lech oddychał rękawami i że tej energii no już po prostu brakowało i te siły no były rozłożone jedynie na te 80 kilka minut. Ale od początku myślę, że Lech atakował i to atakował bardzo konkretnie. W niektórych akcjach brakowało zamknięcia, bo ten serwis uważam był na naprawdę wysokim poziomie. Mam w głowie przede wszystkim tę sytuację chyba z 15 minuty, kiedy Mikael Iszak no nie dołożył odpowiednio nogi, no już wtedy powinien wynik się otworzyć. Generalnie przed spotkaniem, ja właściwie sam to mówiłem w tym materiale zapowiedziowym, mówiłem, że właśnie Lech będzie dużym faworytem, że rywal prawdopodobnie się będzie bronił, no i ta gra będzie wyglądała mniej więcej tak, że kiedy Lech trafi, poczuje krew, no to wtedy ten worek z bramkami się tym bardziej otworzy. No było zdecydowanie inaczej, dopiero Lech trafił w drugiej połowie, natomiast ta pierwsza myślę, że fajna. Było kilka sytuacji, tak jak mówię, brakowało finiszu, ale też rywale dawali dużo Lechowi. No widać było, że ekipa z Trnawy troszeczkę się cofnęła, szukając swoich szans w grze z kontry, no i właściwie kilkukrotnie wyściubiła nosa na połowę Kolejorza, no i właściwie Filip Narek nie miał wiele pracy w tych pierwszych 45 minutach. Natomiast w drugiej połowie, no gdzieś tam kapitalny początek, bramka Filipa Marchwińskiego. Ja w ogóle zostawiając sobie tę młodzież w Poznaniu, tak myślę, że to właśnie Marchwiński, a niekoniecznie na przykład Filip Szymczak może być tym chłopakiem, na którym Lech zarobi dużą furę pieniędzy i który no, po prostu z końcem sezonu z Poznania wybędzie wzorem przede wszystkim Kuby Kamińskiego, Michała Skurasia, no i właśnie kolejny w tej kolejce młodych polskich piłkarzy będzie właśnie Filip Marchwiński. Być może piłkarz, który za niedługo zapuka do bram reprezentacji Polski. Natomiast później też kilka fajnych, konsekwentnych ataków. No i widać, że Lech grał swoją grę, nauczony takim, powiedziałbym, europejskim doświadczeniem. Przypomnę, przed sezonem, oczywiście w tamtym sezonie, fantastyczny wynik Kolejorza, a więc ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy. Później Lech napiera, atakuje, no i mamy bramkę na 2-0. Strzelcem w minucie 63 Christopher Welde, piłkarz, który też notuje fantastyczny czas. Myślę, że wyróżniająca się postać w tym spotkaniu. Widać też było, jaki jest niezadowolony, kiedy John van de Brom dokonał tej zmiany. Holenderski trener długo też rozmawiał z Norwegiem a propos tej korekty, no bo widać było, że po prostu chciał Welde jeszcze tutaj grać i jeszcze raz być może ukąsić rywala. No i właśnie, końcówka meczu, czyli taki właściwie jedyny moment, do którego można się przyczepić, zdrzemnięcie się piłkarzy, gospodarzy. Jeden z piłkarzy Lecha nie do końca dobrze wybił piłkę, tam zakotowało się pod bramką Filipa Bednarka. No i duży problem w konsekwencji Stettina. Strzela bramkę na 3 minuty przed końcem regulaminowego czasu gry i taki gol wciśnięty no już rzutem na taśmę, który może znaczyć bardzo wiele w kontekście tego dwumeczu, no bo jakby wynik 2-1 to jest cały czas jakby sprawa otwarta. Miejmy nadzieję, że z naszej polskiej perspektywy Lech dopnie kwestię awansu w rewanżu. Cenne kolejne punkty do rankingu UEFA, no i myślę, że taki pozytywny akcent tego czwartkowego wieczoru po tej niespodziewanej porażce Legii dzisiaj z Austrią, no i po tym sromotnym laniu, jakie otrzymali piłkarze Pogoni Szczecin w Gandawie, przegrywając aż 0-5. Kanał 365 dni o piłce, to co możecie teraz zrobić, to zasubskrybować mój kanał, czerwony guzik na dole pod filmem, pamiętajcie też o kciuka w górze pod materiałem. Dzięki, do zobaczenia i pozdrawiam.